Cześć, jesteśmy studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Współpracujemy z panem Krzysztofem od 2 semestrów i ze względu na nasze trudności z dopamiętywaniem słówek języka angielskiego, postanowił on wypróbować na nas swoją innowacyjną metodę nauki. Zapraszamy was do obejrzenia krótkiego filmiku przedstawiającego wady i zalety nauki języka angielskiego poprzez skojarzenia. Jedną z największych wad nauki języka angielskiego poprzez skojarzenia jest opracowanie samego skojarzenia, które jest czasochłonne, czasami zawiera to kilka godzin, a nawet czasami kilka dni, ale my nie musimy tego robić, bo mamy to już opracowane w książce. Czasami niemożliwe jest znalezienie odpowiednich skojarzeń, które można przenieść na papier, ale poprzez samo to, że próbujemy takie skojarzenia znaleźć, już zapamiętujemy dane słówko. Dzięki temu, że obrazki przedstawione w książce są charakterystyczne i kolorowe, szybciej je zapamiętujemy. Jak wiemy, efektywna nauka to taka, która pozwala nam zapamiętać dany materiał na długo. Zapamiętywanie poprzez skojarzenia umożliwia nam osiągnięcie takiego efektu, ponieważ dzięki obrazowi do nauki używamy więcej niż jednego zmysłu. Metoda ta nadaje się zarówno do nauki krótkich, jak i długich słówek. Niestety, nie dla każdego skojarzenia zawarte w książce są zrozumiałe. Ale jeżeli jesteś wzrokowcem, jest ci łatwiej to zapamiętać. Podczas zajęć, na których stosowaliśmy metodę nauki języka przez skojarzenia, odkryłam w sobie niezwykłe pokłady kreatywności i wyzwoliłam ducha artyzmu. Metoda ta sprawdza się szczególnie dobrze na początkowych szczeblach edukacji, ponieważ nauka przez oglądanie kolorowych obrazków składających się w ciekawe historyjki sprawia, że dzieci uczą się w łatwy i przyjemny sposób. W książce jest bardzo dużo ilustracji, czasem słowa klucze potrafią się powtarzać i mieszać. Zachęcamy was do wsparcia projektu Angielskie skojarzenia. Memo słówka 1. Pomóż w tej książce. Belka z powołania. Jak się pan czuje jako gwiazda polskiego hip-hopu? Nie czuję się. Schodząca. Wypróbować na nas? Przetestować. Ale no nie, no ale... Nie wypróbować. Poddać eksperymentowi. Nie bo on, to no to, dobre. Ale on sam tak mówił, tak? No tak, że, ale... Że eksperymentował. No to, no to ładnie to powiedzieć. Życie. No tak, pamiętywaniem słówek języka angielskiego. To... Zapłonność. Dziękuję. Czasami tak.